Grudzień będzie wyjątkowy. Bo żeby zrealizować swój plan 12 rekordów w ciągu roku, w tym miesiącu muszę zaatakować dwa. Pierwszym rekordem będzie jak najszybsze wejście po linie o długości 30 metrów. Limit czasu na to zadanie wynosi 3 minuty. I uwaga, ta lina będzie zawieszona na balonie lecącym kilkaset metrów nad ziemią. Po każdej nałożonej warstwie robię testy. Czy jestem w tym stanie jeszcze wykonać jakieś ruchy i dokładać więcej, czy już starczy? Ojciec, która to para dresów? Czwarta. Jeden. Dwa. Trzy. I dalej nie pokazuje. To jest pan Tomasz, który ma... Jest u nas zapisany w telefonach jako Tomek Olbrzym. Olbrzym w sercu. Pomówienie. Nie tylko wzroście, ale i sercu. Jesteśmy u niego w mieszkaniu w Gliwicach. A to wszystko dlatego, że ta akcja bicia rekordu odbędzie się niedaleko Częstochowy i mamy stąd dużo bliżej niż z Warszawy, bo z Warszawy to są 3 godziny, a stąd to jest godzinka. Zjadanie w drodze, żeby zaoszczędzić czasu. A obiadek już czeka w schowku. Jest to danie firmy Joyfood, które może leżeć rok i się nie zepsuje, także idealne na czarną godzinę. Dojeżdżamy już na miejsce startu. Jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niebo bezchmurne, piękna pogoda. Ale zobaczcie na termometr. Minus 7 tu jest w ogóle. Ojciec, damy radę? Jasne, że nie. Gdy zawodnik odpadnie od liny i nie będzie w stanie o własnych siłach spiąć się z powrotem do kosza balonu. W takim wypadku asekurujący wraz z pomocnikiem asekurującego rozpoczną procedurę wciągania zawodnika na pokład za pomocą sprzętu alpinistycznego. Ciężka lina? Ciężka jak cholera. Poza tym sztywna. Ja robię. Prawda. Zapomniałem wam powiedzieć, że ja mam wysokość. To jest tutaj dosyć ważne. Idzie lina? Połowa już jest. Teraz panowie tak, powiem jaka procedura. Ja jestem opuszczony na dół, pokazuję znak Markowi, że jestem na dobrej wysokości. Wtedy Bart, jak jest cisza przez chwilę, odlicza 3, 2, 1 start, głośno krzyczy, włącza stoper, ja zaczynam wchodzić. Żegnam moich telewizów. Dziękuję, że byliście przez te wszystkie rekordy razem ze mną. Ale ja stąd już wychodzę. Wszyscy gotowi? Ja tam nawet nie patrzę, nie wiem jak ja mam stąd wyjść. Czekajcie chwilę. O nie, miażdży mi jajce.
Jesteśmy gotowi! 3, 2, 1, start! Jest dobrze! Muszę odpocząć! Zrobił? Oj. Aaaa! Udało się! Jest pośmiech! Aaaa! Ale cię nie zrobiłeś, synu! Nie, żyjesz! Nie, się, bo... Jak miałem półtorej minuty, to byłem na ponad 20 metrach, na 24. Tak, zapierdalałeś, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. Potem chodziło o to, że splątała ta lina od Marka i nie mogłem iść wyżej, bo mnie tutaj trzymało. I nie mogłem w żaden sposób już do góry iść. Jak dobrze być na ziemi! Bez was by się nie udało, każdy był tutaj nieoceniony, każdego praca była nieoceniona, więc wielkie dzięki i tylko zwycięstwo. Tak, tylko zwycięstwo. I następnych rekordów.